Maneczku, mordeczki, z tej strony Gołębiziutka, bo to też nie tylko. Tam u dziadka, pokażę wam, patrzcie, jakie stado duże. Ja przywiozłem 4 sztuki na lot. Nie widzę nic za bardzo w telefonie. No. I jest kwoka kaczka, bo widziałem, byłem niedawno. O! Boże, w ogóle. Co tu dałem? Dałem innego pusztusa, to tu nie był i Budapeszta samca. O, co nie lechlataje. Ścinka. Kurde, nic nie widzę. Gołębi nie wiedzą, gdzie mają lecieć. Ale to już widzą, dom. Stado duże się zrobiło. Jaskółki 3 są, widzę. Ale to wygląda. Kiedyś tak było. Takie stado duże. A nawet większe. To tu u dziadka było prawie 50 gołębi. Ale naprawdę. Co się stało? Jaszcząb wyjadł przez zimę całe. Ale nie wszyscy. A, jaszcząb. Nie wiem, czy nie pouciekali też. Oni tu stali. Tego, jak to się nazywa? Natalii. Może tam zajść nie mogło, to już dawno było. I tak tyś 7 sztuk teraz się rozmnożyły trochę. Zobaczymy. Ile będzie w tym roku? Czy będą jakieś młode? Ścinka, ścinka. Byłem tam u gołębi, ale nic nie nagrałem tam. Bo ja to jajko to podłożyłem, nie wiem czy ja mówiłem czy nie. Ale nic się nie wykluło, nie ma ich. Tam się ten, jak to? Tam się jedno pobiło. Co ja wam tu mówię? Co ja tu wam miałem jeszcze mówić? A, tego jajka nie ma. Co jeszcze tam nie ma? Młode 2 są, znowu. Znaczy, nie wiem czy 2, ale jeden widziałem, taki groch. Nie będę szedł, bo tutaj coś się dzieje, ścinka gołębi. Szkoda, żeby ten nie nagrać. O, się dają. Samica wziąłem czerwoną pusztusa, ona była tu. Kto oglądał film na 100 subskrypcji, to właśnie ja udałem, jak ona była mała jeszcze. O, tutaj byli właśnie te gołębi 100 subskrypcji, żeśmy trzymali. Teraz puszto. Pióra pozostawali, pojedęło. Chodzą. Dawaj jeszcze ty, co będziesz siedział. Jak wszyscy, to wszyscy. Czekajcie, rzucę mnie. O, oni tam już. Nie wiedzą, o co chodzi, kurczę, raz. Tam go, chyba jakiś w las. Bo słyszę, że woła. Ale jaki to nie wiem. Jakiś na pewno. Moje już są wyżej. A dziadka niżej. I Budapeszt też. Ale o, do domu wracają już. No. O, tam jakiś leci. O, jeszcze, chyba moje się latają, bo jeszcze jakiś. 3 wracają. No, tam daleko. Chyba też już moje latają. 3, o, to ścinka będzie. Nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji, bo dzisiaj latają. Gołębi już sami nie wiedzą, o co chodzi, wraca. O kurde, ścinka teraz na poważnie. Że nie przywiozłem ich. No jak nie, jak to moje? Przecież nie widzę ich. Ja już nie wiem, gdzie te są. Chyba, że to ktoś wypuścił. To dzikie. I zgubiłem, gdzie te gołębie. Czekajcie. Ubiemy się już w kręci. Kręcika dostałem. Nie widzę ich. Tutaj iść latali. A tu idzie, tu jeden tylko siedzi. A tu para. Czekaj. O, tam są, widzę ich. Trójka lata. To już złażą.
Ale wszystkie poleciały. Tylko para lata, jeszcze dziadka moje, wszystkie tam jeszcze latają. Ale to inne, nie te, co ja wziąłem. Chcę sobie czapkę poprawić, kurczę, też cięcie zrobię. Bo jeżeli tu coś jeszcze wracają, bo nie wiem, pudełko muszę zanieść. Takie to dobrze. Na tym podapę wrócił ta samica. Bo latała z nim, ale... Ale co? Ja tym nie dam za bardzo się boić. Ścinka to ścinka. Co ja miałem mówić. Młodych było, już nie ma. U mnie to pewnie będzie likwidacja pół gołębi. Dużo bez par jest i przywiozę do dziadka to. O, widzę już gołębie. Skurczybyki. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy widzę. O, bo tam jakieś żurawie czy bociany lecą nad brzozami. Tego nie będzie widać. Tu kupeszki mam, o! Stado lata. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Siadaj, dobra, robię cięcie i tę czapkę poprawię. No wrócili. Wrócili chyba wszystkie. Nie, no raczej wrócili. Ta czerwona samica jest, bo dopiero samic jest. Siwej chyba samic nie ma. Ale ona może na dworze siedzi chyba. Jajka mają, tutaj potapę siedzi. Nic nie przyprowadzili, jakby ktoś pytał. A nie, jest, wszystkie wrócili, są wszystkie. Dobra, nie przeszkadza, niech się siedzą. Cięć. Chodzą sobie teraz. A. Tutaj zaraz będą też zlatywać, bo im dają tutaj, to oni lubią. A tutaj właśnie młode już te dwa wyszły sobie na dwór. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo tu wiatr trochę jest. Kończę na dworze wam nagram. Wiatr się ruszył, ale nie wiem, czy dzisiaj będzie padać czasem. Tutaj kot łazi. A tu się para rozparowała i tak. Sami ten bok właśnie ma młodego czarnego, ale wcześniej miał też z kasztanem, ale z czerwonym. Poszły w górę. A ja wiem, czy coś tak sięgało pod dziadka, bo to wiatr w tamtej stronie. Dobra, widzicie. Dobra, dzisiaj już mam niedzielę. Nic więcej nie dograłem, bo tu pogody nie było dzisiaj, to nic nie dograłem. Jakiś chyba obcy był, rano siedział, ale ja rano jechałem do kościoła, to już tylko widziałem, że jakiś siedział, a nie jestem pewien, czy to był. Obcy czy to mój? Nie zobaczyłem dobrze. Tutaj się nic nie wykluło. Chyba. Tutaj jest jajko, bo tutaj nie wiem. To ma, czy to od tych nie wiem. Skąd tu by się wzięły? Ale... Tak. Nie wiem. Siądą tu się. Nie, to nie. Zanim jeździ tam. Jak jajko wyrzucę. Tutaj... Pusto, nic nie paruje, tak o, otworzyłem, bo ja tutaj parowałem i co, tutaj jeden młody jest, drugi zdech, muszę im po pszenicy pójść. Bo się skończyła, tutaj im powyrzucam to, a ja im wczoraj nie dawałem jeść tutaj, tylko na dworze mieli. Ja im pójdę po jeszcze, o kurde. Majkami na wejściu i tutaj sparuję na razie tak bociana z tym pocztowym na locie, ona była wczoraj, sparuję ich tu i zobaczymy, czy to z tego wyjdzie, może ktoś miał takie parę tu podpowie, co to może wyjść. Tam cztery jajka były, jeszcze nie wiem, czy siedzą. Zobaczymy. Była zimna. Nie wiem, czy to coś z tego będzie. Młody niby... Niby jest. Tutaj... Też jest. A tu... I tu jest.
nie wiem, czy to... A, to jeszcze po prostu... Tylko komy, o tu podłożek, tu nie ma kom. Tutaj ktoś ma... Nie wiem, kto. To się jajko zbiło. Kurde macie. To się kluje się młody. Jak się kluje. Dziadka bym zawiózł, ale za późno jest. I będę jechał. Nie wiem, co robić z tymi jajkami. Zimno, co nie będę tam zostawił. Pod Kingi nie podłożę. Czekajcie. Czekajcie. Zaraz zobaczymy jeszcze jedno miejsce. A tu o, King wyszedł tak. O! To jest młode wyklinie. O, dwa. Górniaki chyba. Tutaj, czekajcie. Tutaj dwa są młode. Będą o tak. O takie. Pewnie. Kurde. Tutaj jajek nie mają. To już będą mieć. Czekajcie, zrobię cięcie, bo nie... I co, wodę przyniosłem, zaraz im dam. Tym już dałem, oni muszą się przyzwyczaić. Troszkę tutaj pewnie będzie do zlikwidowania tych gołębi, trochę hodowli zlikwiduje się. To ja miałem powiedzieć tak szybko, bo ja mało miejsca mam. Nie wiem, kiedy mi się ten film utnie, to tutaj para ma to chyba ten bok i ten karstem. To oni, ona miała wcześniej z tym czerwonym, a tym, o ta, to są miejsce czarne. Gdzie tam, kurde. O tego młodego. Kurde. Tego młodego ma, nie wiem, niech tu siedzi tam. Trudno. Tego później wrzucę z mewkiem, bo to oni się nie sparowali. Kurde, macie, dobra, nieważne. No to tego młodego mają, to bym te parę wziął, to jajka i te parę Budapeszt i Pocztus, to bym wziął do dziadka, bym podłożył im te dwa jajka, jakby znieśli, ja bym dziadka wziął i bym tu jedno, i tu bym dał jedno i tam bym dał jedno i by tak by było, nie wiem, zobaczymy, jak Patryk oglądasz, to wejdę i znać, bo ty tam więcej, tam się opiekujesz tymi gołębiami. Ja tak myślę, żeby zrobić. Później bym te młode stawił. Tylko raz by wyszli, bo to muszą latać. Nie, że tutaj odbrata się, bo to nie chodzi o to. Tylko żeby wiedzieć, że oni latają, że już tego. Kurde macie. Tutaj ta para właśnie tych pocztusów mieli jajka. Tam nie mogą mieć jajek i tyle. Bo tam wszystkie gołębie tam idą. Zostawię te jajka, zaraz zabiorę, podłożę tu, a nie wiem, co będzie, to będzie trudno. Bo widzę, że tu sam jesteś, a nie ma na czym. Nie. No, tutaj coś porobi im, jakieś gniazdo, bo to... Tych oni będą ten, też młodych. No, dobra, to i tak odcinek długi jest, będzie. Ja idę, wodę im daję. Idę lekcję odrabiać i odcinek montuję. Widzimy się w następnym odcinku, w którym może, nie wiem kiedy będzie, może niedawno. Chyba, że będę tutaj, my mamy problem, to będę likwidował czy coś, to nie wiem, to coś dogram później. Ale ten odcinek będzie dzisiaj. Mamy godzinę 20:20 i kończę ten odcinek. Więc żegnajcie widzowie, zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się następnym. Na razie.